Gmina Buczkowice. Przez 40 lat Alicja Gruszecka pracowała społecznie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczkowicach. Od szeregowej druhny poprzez członka zarządu i sekretarza po wiceprezesa. Działając w Społecznym Komitecie Rozbudowy Remizji OSP, przyczyniła się do zmodernizowania i powiększenia obiektu. Za swoją pracę została kilkakrotnie odznaczona medalem za zasługi dla pożarnictwa. W 1996 roku brązowym, w 2001 roku srebrnym i w 2004 roku złotym. W 1989 roku zaangażowała się w utworzenie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Zagroda w Buczkowicach, które od prawie 30 lat podejmuje działania mające na celu m.in. ochronę dziedzictwa kulturowego wsi oraz jej wszechstronny rozwój i wzrost solidaryzmu społecznego. Pani Alicja przez cały ten czas pełni funkcję sekretarza zarządu. Życie zawodowe pani Gruszeckiej to również naznaczona działalnością społeczną praca nauczyciela w szkole podstawowej w Buczkowicach. Przez 18 lat kierowała ogniskiem pracy pozaszkolnej, gdzie dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, sportowe czy turystyczne. W uznaniu za pracę została nagrodzona złotą odznaką Zasłużony Działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz nagrodami Kuratora Oświaty i Ministra Oświaty. W 2008 roku pani Alicja została uhonorowana odznaczeniem Order Serca Matką Wsi. Aktywna, zaangażowana w bezinteresowną pomoc potrzebującym i pracę społeczną. Bardzo dba o wartości rodzinne. Wychowała i wykształciła 5 własnych dzieci.